Cześć, witam Cię na kanale Fotografia Analogowa. Dzisiaj chciałbym Ci zaprezentować jeden z ciekawszych czechosłowackich aparatów, czyli aparat Opema. Aparat Opema jest jeden z tych aparatów, które pożyczył mi Pan Piotr. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Z serii czechosłowackich aparatów, dlatego, żebym mógł zrobić o nich filmy. Opema, sama konstrukcja powstała podobno jeszcze w czasie wojny w zakładach Optitechna, natomiast był produkowany w zakładach Meopta od 1948 roku do, no tu jest trudno powiedzieć, do 1956 mniej więcej, bo jeszcze w 1955 na pewno był produkowany. To jest tak, że niestety ani na temat prototypów jego, ani innych informacji nie ma informacji, ponieważ archiwum filmy Meopta spłonęło w pewnym momencie i zostało wtedy bardzo dużo materiałów, które dla nas byłyby cenne, uległo zniszczeniu. Także w 1948 roku na rynku pojawił się kolejny klon, czyli aparat stylizowany aparatem Leica, w tym wypadku czechosłowacki. Aparat jednak posiadał kilka cech odróżniających go od oryginalnej Leica. Przede wszystkim to, co było w nim wygodne, to zdejmowane całkowicie plecki. Mamy o plecki, które możemy, rolka zaraz spadnie, plecki, które możemy zdjąć i możemy wygodnie założyć film. Od razu widać, że to jest migawka płócienna, roletkowa, dobrze mówię, płócienna, czasy od 1,25 części sekundy do 1,500 części sekundy, plus czas B jak najbardziej, do tego czas synchronizacji z lampą błyskową. Tak gdzieś czytałem właśnie pytanie, jaki ma czas synchronizacji z lampą błyskową. Nie ma czasu synchronizacji, ponieważ on nie był przystosowany do współpracy z lampą błyskową. Tu jest co prawda gniazdo, które my dzisiaj określamy gniazdem lampy błyskowej, ale wtedy to było gniazdo akcesoriów. Można było na przykład do niego założyć dalmierz, ponieważ mamy wersję pierwszą, to jest Opema 1 bez dalmierza, bo była jeszcze Opema 2 z dalmierzem. Zaraz pokażę, jak wygląda. Także można było to założyć dalmierz, można było założyć światłomierz, można było założyć na przykład wizjer do obiektywów innych niż podstawowy. Podstawowy obiekt to był 40, obiekty 45 mm. Opema, jak powiedziałem, jest jedynka i dwójka. Widać wyraźną różnicę między jedynką a dwójką. Widać? Dwójka ma dalmierz. Dalmierz. Tu jest drugie oczko dalmierza. Z tyłu nie widać różnicy żadnej, ponieważ dalmierz jest w jednym okularze. Nie tak jak wtedy jeszcze w Zorki czy w Leice było tak, że trzeba było mieć dwa oddzielne. W jednym się ustawiało ostrość, w drugim się kadrowało. Tu mamy od razu zintegrowane, co było jakby wyjściem. Znaczy nie było to jakieś osiągnięcie przełomowe, ponieważ Kontakt zrobił to już wcześniej. I japońskie aparaty też, w większości chyba już tak były robione, tylko też mniej więcej w tym momencie. Natomiast było to, jest to bardzo wygodne. Plus plamka jest taka zielono-żółta i dzisiaj cały czas jest bardzo dobrze widoczna. Bardzo dobrze widoczna. Na niej można łatwo kadrować. Jeśli już mówimy o widoczności, ja oglądałem na stronach kolekcjonerów Opemy w stanie idealnym, takie piękne. To są oryginalne. I o ich chromy są średniej jakości, bym powiedział. I to widać, że on tak jak ten wytarty jest już do mosiądzu, który jest posłany, czy do tego metalu, który jest posłany, to nie jest czysty mosiądz w środku. Natomiast te, co się ogląda na stronach na przykład japońskich kolekcjonerów, moim zdaniem to są odnowione, gdzie one mają nałożone współczesne chromy. Osobiście wolę taki aparat, ale to już jest moje prywatne zdanie. Aparat różnił się jeszcze dwoma szczegółami od oryginalnej Leica. Jednym, czyli robił zdjęcia na troszkę informacji, bo to jest format 24x32 mm. Dzięki temu oni reklamowali, że ponad 40 zdjęć można zrobić na klasycznym filmie. Przeważnie, tak jak użytkownicy mówili, około 42 zdjęć można zrobić. Zwłaszcza, że on jeszcze do tego robi takie maciupeńkie odstępy między poszczególnymi klatkami, na co na przykład mój skaner się zbuntował i powiedział, nie,
Ja, nie, ja się w takie małe czupeczki nie bawię, sam dziel na poszczególne klatki, musiałem sam dzielić na poszczególne klatki. To, że to był rozmiar 24 na 32 klatki, miał pewien problem. To był na początku lat 50. próbowano zrobić taki standard, tylko że podobno, bo nie znalazłem źródła w internecie, Kodak złożył, nie wiem dlaczego Kodak, znaczy on był producentem większości standardów filmowych, ustalał jakby standardy filmowe, zgłosił protest, że niby nie sprowadzać do Stanów aparatów formatu 24-32, tylko 24-36 mm. I do Stanów takie aparaty nie były sprowadzane, stąd cena OPM na przykład w Stanach jest dosyć wysoka i wyższa niż w Europie. Zresztą to był też powód, dla którego OPM-a w efekcie się słabo sprzedawała za granicą, bo do tego trzeba jeszcze doliczyć pewne wszystkiego rodzaju akcesoria do powiększalników. Część powiększalników są takie ruchome, te zastawki, że można je dopasować, ale standardowo to jest 24-36 blaszka i w tym momencie mi zostaje prześwit po bokach, albo muszę... Znaczy, to nie jest problem, bo na maskownicy sobie ustawię inny format, ale to już jest problem, ponieważ papiery były robione innych formatów i tak dalej, i tak dalej. Więc ten standard się nie przyjął i to jest... jedna rzecz, którą oni zrobili, ale drugą rzeczą, którą zrobili i którą ja cały czas nie jestem w stanie zrozumieć i wiele osób nie jest w stanie zrozumieć, zastosowali mu gwint obiektywu, bo to jest gwintowy obiektyw, gdzie odległość od soczewki do filmu jest dokładnie taka sama jak w lajce. Tyle tylko, że to jest gwint 38, a nie 39 mm. Teoretycznie to jest tak, że niektórzy mówią, że to się da wkręcić raz, ale później się już nie da wkręcić. Także mając OPM, nie próbuj ani tego obiektywu do lajki założyć, ani broń Boże obiektywu z lajki do niego założyć, ponieważ się popsuje gwint. I to było to, że gdyby to było 39 mm, to on by mógł się sprzedawać jako drugi korpus, albo byłaby większa dostępność obiektywowa. Tak to były tylko obiektywy produkowane przez Beoptę. Tak jak powiedziałem, można go było kupić z... obiektywem 45 2,8, tak jak te tutaj mam, można było kupić z obiektywem 45 mm 3,5, ale też można było kupić z obiektywem 2,0, najdroższym. Mam tutaj taką ulotkę z gazety, to jest chyba rok 55, ta informacja, i tam są ceny aparatów i obiektywów, czyli jednego i drugiego z różnymi obiektywami. Jakby przyjrzeć się tym obiektywom, to tam mamy jeszcze dostępny tak. 30 ze światłem 6,8, 90 ze światłem 4,5, 135 ze światłem 4,5, 180 ze światłem 6 i jeszcze tutaj nie ma w ofercie, natomiast jeszcze występował. Kolekcjonerzy uważają, że jest i ja mam zdjęcie nawet, 210 ze światłem 4,5. No, 210 ze światłem 4,5 to jest naprawdę dobry obiektyw. Do każdego z tych obiektywów były jego własne jeszcze wizjerki. To jest właśnie taki wizjer do obiektywu ogniskowe 90 mm, które po prostu wsuwaliśmy w sanki i mieliśmy wtedy wizjer tak, jak widzi dany obiektyw. Do każdego można było dokupić osobno taki wizjer. Niby obiektywów było komplet, był komplet, ale to jest zdjęcie jakiegoś kolekcjonera japońskiego, który z jego kolekcji japońskiej, z jego kolekcja OPM z obiektywami. Natomiast sam aparat... To jest tak, że on jest wygodny w obsłudze. To ja naprawdę robiłem zdjęcia tym, ponieważ te aparaty są stare, przydałby im się porządny serwis, profesjonalny serwis, dlatego nie udało mi się zrobić zdjęć tym zdalmierzem, więc używam tego bez zdalmierza, bo migawka w nim działała i zrobiła mi zdjęcia takie, jak chciałem zrobić. Tyle tylko, że spotkałem się z opiniami o słabych zdjęciach robionych tymi obiektywami. Powiedzmy tak, ja też nie jestem zadowolony z tych obiektywów, ale to nie jest wina obiektywów, tylko czasu. Te obiektywy, jak im się przyjrzeć z przodu, one są porysowane w sposób okropny. To znaczy musiały być miękkie i rys na tym obiektywie to jest tak, że on jest prawie matowy. Ja tak
przeglądałem się, jak to będzie wyglądało, mówię, nie, zanim włożyłem negatyw, wiedziałem, że negatywy będą a, mięciuteńkie, i takie są, że każde zdjęcie pod światło będzie miało takie miękkie światło zachodzące, i takie są, i nic się na to nie poradzi. Gdybym obiektyw był nowy, to ja, patrząc po wszystkim, podejrzewam, że obiektyw byłby ostry, dobry, jak najbardziej wart tego, żeby nim robić zdjęcia. Dzisiaj też jest wart robienia swoim zdjęcia, natomiast robienia nim zdjęcia, natomiast no, trzeba się liczyć z tym, że nie wiem, jak inne obiektywy, te obydwa przyjrzałem dokładnie, są koszulowane, czyli są dosyć mocno porysowane przednie soczewki. Teoretycznie to się da wyszlifować, ale to musi zrobić naprawdę fachowiec. A poza tym też ma to swój urok, powiedzmy uczciwie, zrobienie takim aparatem, natomiast takimi obiektywami, natomiast no, innego obiektywu nie mam, nie dostałem, nie jest to proste zdobycie takich obiektywów, może ktoś w Czechosłowacji ma takie obiektywy, natomiast sam aparat jako pierwszy model wejścia w aparat Leica podobny, to był świetny. Ja uważam, że tego, czego brakowało Opemie, to tego, że nie wiem, w kilka lat później, jak zobaczyli, że to się w sumie sprzedaje, powinni wprowadzić Opemę 2B, czyli dalmierz, poprawić mu format 32x36, żeby robił, czyli to jest kwestia mechaniki, jeden ząbek zdjąć, żeby inaczej dzielił klatki, żeby był w standardzie, i wymienić mu gwint na 39. I w tym momencie okazałoby się, że ten aparat do dziś by się cały czas dobrze sprzedawał i dobrze używał, ponieważ można by było go używając do niego obiektywów od rosyjskich, od niemieckich, od japońskich aparatów na gwint L39, i miałby swoją przyszłość. Tak to Czechosłowacy. Czechosłowacki przemysł zamknął sobie możliwość rozwoju aparatu jako pierwsza wersja. Opema jest naprawdę świetnym, był świetnym, nowoczesnym aparatem w swoim czasie. Gdyby zrobili wersję drugą, omijając te niedogodności, znaczy niekompatybilności, które były, bo niedogodności w nim nie ma, on działa prawidłowo. Tu się przewija, tu się ustawia, to wszystko działa tak, jak powinno być w aparacie, tu nie można się do niego w żaden sposób przyczepić. To był dobry, dojrzały, solidny produkt, tyle tylko, że trzeba było mu te jego indywidualne cechy ujednolicić do wszystkich i byłby wtedy świetnym aparatem używanym przez wiele osób i chwalonym. Dzisiaj jest to aparat zapomniany, rzadko o nim wspominają, i jak ktoś mówi, Czechosłowacy robili Leica? Nie słyszałem. Przyznam się, że ja zanim dostałem od pana Piotra ten aparat, jak przeglądałem, co Boże tam być, mówię, nie, na pewno, mówię, będzie Flexaret, może Mikroma, a jakby była Opema. I jak otworzyłem paczkę, zobaczyłem, Opema, jejku, marzenie, można będzie zrobić zdjęcia czechosłowacką Leicą. I jest to naprawdę przyjemny aparat. Jeśli się trafi, oglądaj obiektyw, bo on moim zdaniem są miękkie, obejrzyj, czy nie jest zbyt porysowany, ale nawet jeśli jest porysowany, to i tak warto takim aparatem mieć, warto nim porobić zdjęcia, bo my takiego nie mieliśmy, a Czechosłowacy mieli swoją własną Leicę. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do obejrzenia innych filmów. Panu Piotrowi dziękuję jeszcze raz za pożyczenie mi wszystkich czechosłowackich aparatów i do zobaczenia. Cześć.